Szanowni Państwo, witamy na gnieźnieńskim rynku. Bardzo się cieszymy, że na szlaku kampanijny możemy być tutaj w Gnieźnie wspólnie z liderem listy Trzecia Droga w wyborach do Parlamentu Europejskiego, panem posłem, ministrem Krzysztofem Hetmanem. Wraz z nami koledzy z organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego, tu z powiatu gnieźnieńskiego. Jesteśmy tutaj, bo Gniezno to przecież bardzo ważne miejsce, nie tylko na mapie Wielkopolski, ale również na mapie Polski, historyczne miejsce. Miejsce, z którym wiąże się wiele właśnie doświadczeń historycznych, ale miejsce, które również pięknie się rozwinęło. Rozwinęło się również dzięki środkom z Unii Europejskiej. To jest niezwykle ważne. Jesteśmy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego po to, by nasi przedstawiciele zadbali o nasze wielkopolskie sprawy, zadbali o sprawy również Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. Z całą pewnością taką osobą jest Krzysztof Hetman, który zna doskonale potrzeby naszego kraju, zna potrzeby Wielkopolski i wie, w jaki sposób zabiegać o nasze sprawy w Brukseli. Wie również, w jaki sposób przygotowywać się do kolejnego budżetu unijnego. To jest niezwykle ważne. Panie pośle, bardzo się cieszę, że możemy się tutaj spotkać. No i życzę, by udało się, byśmy mogli współpracować na tym poziomie właśnie samorządu, ale również Parlamentu Europejskiego. Tego życzę. A dzisiaj bardzo proszę o kilka słów właśnie na temat tego, z jakim przesłaniem idziemy w tych wyborach europejskich. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Dzień dobry państwu. To właśnie bardzo ważne, to na czym skończył pan marszałek swoją wypowiedź, mianowicie to przesłanie, z którym idziemy do tej kampanii wyborczej. To jest niezwykle istotne, szczególnie z punktu widzenia tego, co wydarzyło się w dniu wczorajszym na Słowacji. I proszę państwa, te wybory do Parlamentu Europejskiego są niezwykle istotne. Ja wiem, że wszyscy jesteśmy zmęczeni tymi kampaniami. Kampanią najpierw do polskiego parlamentu, następnie samorządową. Ale naprawdę apelowałbym i prosił o to, aby wziąć udział w tych wyborach 9 czerwca i zagłosować na trzecią drogę. Na głos rozsądku, na głos centrum, na tych, którzy chcą w sposób racjonalny i merytoryczny dyskutować na najważniejsze tematy i problemy Polaków, Wielkopolan. I proszę państwa, trzecia droga to jest antidotum na skrajności po lewej i po prawej stronie, na te nacjonalizmy i populizmy, które dzisiaj toczą jak chorobę Unię Europejską. I właśnie nawiązując do tej tragedii, która wydarzyła się wczoraj na Słowacji. Przed chwilą spotkałem tutaj na rynku pana Bronisława. Pan Bronisław zwrócił uwagę szczególnie na to, co się dzieje, że ludzie zaczynają do siebie strzelać. Niestety poziom debaty publicznej, te skrajności, o których mówiłem, po lewej i po prawej stronie, brak umiejętności porozumienia powoduje to przebodźcowanie społeczeństw, obywateli tymi emocjami w polityce, których jest nadmiar złych emocji przede wszystkim, powoduje i skłania ludzi do takiego haniebnego postępu jak ten wczorajszy zamach i próba zabójstwa premiera Fico. Właśnie dlatego trzeba głosować na trzecią drogę, bo to jest głos rozsądku, to jest głos w Unii Europejskiej, silny głos Polski, z którym mają się liczyć wszyscy najważniejsi. To jest Polska dumna, silna, ważna, która potrafi, proszę państwa, budować koalicje, skuteczne koalicje na rzecz ważnych projektów zarówno dla siebie, jak i dla całej Europy, a jednocześnie jest to głos, który nie ma na celu rozsadzanie Europy od środka, to co widzieliśmy przez ostatnie 8 lat w wykonaniach polityków PiS-u. Właśnie o tym są te wybory, proszę państwa, wybory do Parlamentu Europejskiego. Są to dwie wizje, które się zetrą w tych wyborach. Pierwsza wizja to taka, w której Polska jest krajem zamkniętym, pozbawionym przyjaciół, samotnie kroczącym opłotkami Europy. I to jest wizja PiS-u i Konfederacji. A wizja trzeciej drogi rysuje Polskę jako silny, ważny i dumny kraj. Proszę państwa, w tej zbliżającej się kadencji Parlamentu Europejskiego bardzo mało się o nas o tym mówi, ale w przeciągu najbliższych 2 lat rozegra się ogromna batalia
o ostatnie bardzo duże europejskie pieniądze dla Polski oraz Wielkopolski. Właśnie 1 lipca, pierwszego dnia, kiedy rozpocznie się nowa kadencja Parlamentu Europejskiego, ci najbardziej doświadczeni i kompetentni ludzie, których wyślemy tam do Brukseli, którzy muszą znać brukselskie korytarze, którzy wiedzą, w które drzwi zapukać i z kim rozmawiać, rozpoczną bitwę o nowy budżet Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2028-2034. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego jest tak ważne? Moje doświadczenie i kompetencje z 9 lat bycia posłem do Parlamentu Europejskiego mówią mi, i wiem o tym doskonale, że właśnie w ciągu tych najbliższych 2 lat rozegra się ta bitwa o pieniądze dla wielkopolskich samorządowców, dla wielkopolskich przedsiębiorców, dla wielkopolskich rolników, dla jednostek ochrony zdrowia, dla wszystkich tych najważniejszych spraw, które są ważne dla Polski, jak i dla Wielkopolski. W najbliższej kadencji jednym z priorytetów, wydaje mi się najważniejszym priorytetem Unii Europejskiej, co zostało już zapowiedziane, będzie wsparcie przemysłu obronnego. Mogłoby się to wydawać dalekie od tych naszych codziennego życia, ale biorąc pod uwagę geopolitykę, biorąc pod uwagę to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, biorąc pod uwagę tą nieprzewidywalność Rosji i samego Władimira Putina, budowanie bezpieczeństwa Polski to jest nasza polska racja stanu. Unia Europejska postanowiła wesprzeć cały przemysł obronny w Europie poprzez zbudowanie programu pomocowego, który będzie z budżetu unijnego, na to przeznaczone będą pieniądze z budżetu unijnego, minimum 100 miliardów euro. Ponadto państwa członkowskie miałyby do 2030 roku wydawać 40% swoich budżetów skierowanych na zbrojenia i zostawić je w firmach europejskich. Do 2035 roku to będzie 60%. Mówimy o gigantycznych pieniądzach, które mogą być kołem zamachowym dla polskiej gospodarki, mogą być kołem zamachowym i wielką szansą także dla przedsiębiorców z terenu województwa wielkopolskiego, ponieważ te pieniądze będą skierowane nie tylko na te wielkie firmy zbrojeniowe jak Bumar czy Huta Stalowa Wola, która realizuje bardzo duże zamówienia dla wojska, ale także, a może przede wszystkim, dla małych i średnich firm, które realizowałyby produkcję tak zwaną dual use, czyli produktów podwójnego przeznaczenia na rynek wojskowy, jak i rynek cywilny. Macie tu Państwo świetne zakłady w Kaliszu, są zakłady Cegielskiego w Poznaniu, ale nawet dzisiaj z panem wojewodą Maciejewskim rozmawialiśmy o tym, podawał mi dzisiaj przykład, że jest przedsiębiorca, nieduży przedsiębiorca tutaj z Wielkopolski, który ma bardzo innowacyjną technologię i produkt dotyczący maskowania sprzętu wojskowego na polu bitwy. I problemem jest to, że on ma kłopot z dostępem do kapitału oraz perspektywą dostępu do rynku. Te problemy właśnie zostaną rozwiązane poprzez te pieniądze europejskie, które będziemy mieli do dyspozycji, oraz przez to, że będzie ta perspektywa związana z tym, że państwa członkowskie będą musiały wydawać pieniądze w europejskich firmach. Dla gospodarnej, przedsiębiorczej Wielkopolski to może być ogromna szansa, ale to jest także ogromna szansa dla samorządowców, którzy tak efektywny sposób wykorzystują środki europejskie tu właśnie na ziemi wielkopolskiej. To jest szansa także dla rolników. Idziemy tam, proszę Państwa, do Parlamentu Europejskiego po to, żeby zrewidować cały Zielony Ład. I muszą to zrobić ludzie, którzy mają doświadczenie i kompetencje, którzy pokazali, że potrafią to zrobić. My w przeciągu ostatnich 5 miesięcy jako koalicja 15 października zrewidowaliśmy Zielony Ład w większym stopniu niż generalnie rzecz biorąc, chciałem powiedzieć, w większym stopniu niż poprzednie rządy, niż poprzedni rząd. Poprzedni rząd niczego nie zrobił, poza tym, że zgodził się na to wszystko. Więc czy kwestia związana ze zniesieniem ugorowania, czy ze zniesieniem zmniejszenia środków ochrony roślin o 50%, czy kwestia odejścia od tej daniny w postaci podatku od samochodów z silnikami spalinowymi, które udało się wynegocjować z Komisją Europejską, że polscy właściciele samochodów nie będą musieli tego płacić. Mamy argumenty i dowody na to, że potrafimy to zrobić. Moje także 9-letnie doświadczenie jako
posła do Parlamentu Europejskiego, ministerialny jako minister rozwoju technologii, wcześniej jako wiceministra w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, którym kierowała pani Elżbieta Bieńkowska, sprawia, że jestem gotowy od pierwszego dnia tej kadencji, 1 lipca, jeśli będzie taka wola mieszkańców Wielkopolski, przystąpić do tej pracy, aby negocjować, aby walczyć o polskie sprawy i te pieniądze dla Wielkopolski, dla Polski w ogromnej ilości załatwić, bo jest alternatywa. Ktoś może zapytać, że przecież może mogą zrobić to inni. No to może zrobi to pan Kamiński albo pan Wąsik, a może zrobi to pan Obajtek. No jego umiejętności negocjacyjne są w Polsce powszechnie znane, interesuje się już nimi prokuratura. Proszę Państwa, naprawdę te wybory są niezwykle ważne. Niezwykle ważne, bo to nie chodzi już tylko o ten nasz dzisiejszy dzień, ale o to, jak ta Polska będzie wyglądała w 40-lecie naszego członkostwa w Unii Europejskiej. W tym roku, w tym miesiącu obchodzimy rocznicę 20-lecia. Myślę, że każdy może przypomnieć sobie, jak wyglądała Polska przed 2004 rokiem, jak wygląda dzisiaj. To oczywiście zasługa naszego członkostwa w Unii Europejskiej, ale to nie jest tylko kwestia pieniędzy, bo nie chciałbym, żebyśmy sprowadzali Unię Europejską tylko i wyłącznie do kwestii środków finansowych. Trzeba pamiętać o tym, że Unia Europejska to oczywiście jest strefa rozwoju, ale przede wszystkim strefa bezpieczeństwa. Unia Europejska powstała po to, żeby nigdy więcej w Europie nie było wojny. One się zdarzają. Była w Jugosławii, teraz jest w Ukrainie, ale nie zdarzyła się nigdy, odkąd istnieje Unia Europejska, wtedy ponad 70 lat temu jeszcze tak się nie nazywała, ale żadnej wojny nie było w Europie. To jest najdłuższy okres w historii Europy bez wojen, tam gdzie jest Unia Europejska. I powinniśmy także potrafić to docenić, że jest to nasza strefa bezpieczeństwa, która jeszcze dzięki tym środkom europejskim stworzy nam wsparcie dla całego przemysłu obronnego i także dla tych wszystkich innych firm, które będą chciały z tego korzystać. I o to toczy się gra w tych wyborach. Dlatego bardzo serdecznie Państwa zapraszam do urn wyborczych 9 czerwca i oddanie głosu na trzecią drogę.